Cześć! Witajcie w nowym odcinku czytu czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierzch popkulturalnych, a po drugiej stronie Wisły i po drugiej stronie mikrofonu siedzi Magda Adamus, czyli katuskikus. Dzień dobry, dzień dobry! I ja wiem, że wyście włączyli ten odcinek i macie jedno pytanie w głowie. Jedno! Jakby w tym momencie ja wysilam się, wchodzę do Waszych umysłów i widzę to pytanie, i to pytanie brzmi: czy ten odcinek czy chrapią? O kurde, tak. Pierwsze pytanie brzmi, czy jeże chrapią? To jest podstawowe pytanie rzeczywistości. Megu, ja teraz będę mówić, jakie jest drugie pytanie, a ty googluj, czy jeżę chrapią. Poważnie mam googlować? Nie chce mi się. Natomiast drugie pytanie, poza jeżami, które pewnie jest w waszym umyśle, to czy ten odcinek będzie poświęcony albo będzie odnosił się w jakikolwiek sposób do afery z Legimi, która to afera tak naprawdę w ostatnich tygodniach zelektryzowała cały świat wydawniczy, czytelniczy, autorski. A także ludzi, którzy przechodzili obok i nie mają żadnego pojęcia, o co chodzi. I tylko widzą. To zelektryzowała, ona się przy, przyjechała walcem po całym świecie polskiej książki i każdy ma zdanie na ten temat i każdy musi się wypowiedzieć. Ja już nie, nie, nie wchodzę nawet na trecy, bo już mam dosyć tego, ty, co, ciągle tych samych wypowiedzi. A ponieważ my nie chcemy być kolejną tą samą wypowiedzią, przeczekamy temat, ponieważ my przeczuwamy, że tam może się jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Słuchajcie, były teraz targi we Frankfurcie, wszyscy wydawcy pojechali na te targi i oni dopiero teraz wracają, siadają w swoich małych książkowych gabinecikach i rozmyślają swoimi małymi książkowymi muszczkami na tym, co teraz począć z tym legimi, i pewnie tam będą podejmowane jeszcze jakieś. Dalsze kroki, wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta sytuacja się rozwinie, i właśnie wtedy my chcemy wkroczyć z naszym omówieniem i z naszymi trzema groszami, na które jestem przekonana. Wszyscy czekacie. A jeśli jesteście ciekawi, takiego komentarza na bieżąco i na szybko, komentarza, który w sumie w mniejszym stopniu odnosi się do samej afery, a bardziej do tego, jak o niej rozmawiamy i tego, co mego tak bardzo nudzi, to ja nagrałam o tym odcinek jeszcze słowo, to nie jest odcinek absolutnie. Streszczający całą sytuację, tylko raczej o takich wątkach w dyskusji i o tym, że ta dyskusja o Legimi ujawniła bardzo wiele sprzecznych interesów, bardzo różnych spojrzeń na to, co to znaczy być czytelnikiem, kto ma pieniądze na czytanie i kto jest uczciwy, a kto jest nieuczciwy. Wydaje mi się, że wyszedł mi taki fajny odcinek gdzieś obok całej sprawy, natomiast my rzeczywiście czekamy. Zwłaszcza, że jesteśmy w takiej sytuacji, że dosłownie musiałybyśmy wam powiedzieć, o której godzinie, którego dnia nagryłyśmy odcinek. Bo rzeczy zmieniają się niesłychanie dynamicznie. I tak naprawdę ja nie wiem, jak ty mego, ale ja się przyzwyczaiłam, że się budzę rano, jest nowa informacja o legimi. Tak, kolejna lista wydawień, z której już się w nim nie pojawił, ale uspokajamy was, że temat, który dzisiaj poruszymy jako nasz główny temat odcinka, w jakim stopniu będzie z tą sprawą związany, ponieważ polski rynek książki to system naczyń połączonych i. Jedne narośle i jedne problemy wynikają tutaj z drugich, więc my omówimy dzisiaj jeden z nich, ale zanim do tego przejdziemy, to poopowiadamy Wam o tym, jakie książki ostatnio czytałyśmy. I ja wiem, że Kasia ma taką książkę, o której będziemy mogły porozmawiać wydwójkę, dwójkę, bo obie ją czytałyśmy, jak się okazuje, więc ja może szybciutko wskoczę z taką krótką, treściwą i bardzo soczystą polecajką, ponieważ... Niedawno w SQN ukazała się kolejna książka, T. Kingfisher, którą już wielokrotnie albo na swoich kanałach, albo tutaj wam polecałam, ponieważ ona pisze bardzo fajne fantazy. Tymczasem, Co Porusza Martwych, czyli jej najnowsza, właściwie nowelka, bo to jest dosyć krótka forma, która wyszła na polskim rynku, jest powieścią Grozy. Ona rozpoczęła nią taką serię trzech nowelek właśnie nawiązujących do tematów horrorowych i to jest pierwsza z nich. Ja słuchałam jej w audiobooku, na polski przełożyła ją Dominika Schimmscheiner, a czyta to Dagny Mikoś i myślę, że audiobook jest tutaj takim bardzo wygodnym formatem, w którym można tą książkę skonsumować, dlatego że ona ma dosyć niecodzienną formę, to znaczy ona używa neutratywów i główny bohater, główna bohaterka, główna osoba bohaterska jest osobą niebinarną, używającą niebinarnych zaimków, a także pojawia się tam bardzo dużo rzeczowników, właśnie które mają formy neutratywne. I jeżeli wejdziecie na recenzję tej książki, to zobaczycie, że gro ludzi, które po nią sięga, bardzo często rezygnuje z niej właśnie z tego powodu. Ponieważ nie potrafi się przyzwyczaić do tego troszeczkę innego języka. Tymczasem, właśnie kiedy słucha się tego w audiobooku, będziecie zdziwieni, jak szybko da się przejść nad tą formą do porządku dziennego. I o czym jest, co porusza martwych? To jest retelling upadku domu aszerów Poego. I taka ciekawostka od razu to akurat podrzuciło mi wydawnictwo, że tłumaczka, zauważając konkretne fragmenty, które odnoszą się do konkretnych scen w oryginale, próbowała. Nawiązać do polskiego przekładu dzieła Poego, co dla tych, którzy znają to dzieło bardziej wnikliwie, czyli <laughs> nie ja, <śmiech> <śmiech> będzie na pewno fajną ciekawostką i fajnym smaczkiem do wyczucia. Niestety ja się dowiedziałam o tym dopiero po fakcie, więc wiecie, nie miałam jak tego sprawdzić. Nowelka rozgrywa się mniej więcej w tym samym momencie, w, w którym rozgrywała się oryginalna historia o upadku domu, a, domu Aszerów, czyli zakładam gdzieś w okolicach wojen napoleońskich. Główna osoba bohaterska, czyli y, żołnierz, żołnierka y, o imieniu Istyn zostaje wyzwany do swojego... Zostaje wezwany właściwie. Y, ta książka używa dukaizmów, y, a ja nie pamiętam jak się tworzy dukaizmy, i bardzo trudno jest mi używać w mowie, więc jeżeli y, się pomylę, to po prostu, wiecie, nie kancelujcie mnie. Y, trudno, trudno się mówi w dukaismach. Główna osoba bohaterska zostaje wezwana do domu Asherów właśnie przez swojego przyjaciela z wojska, Roderika Ashera, który mówi, że z jego siostrą. Madeline, dzieją się dziwne rzeczy, zaczyna chorować, źle się czuje i może obecność tej osoby żołnierskiej, czyli Istona, trochę pomoże jej poradzić sobie z tą chorobą i wrócić do stanu używalności, nazwijmy to. I oczywiście, kiedy Iston przyjeżdża na miejsce, zauważy, że zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy. Po pierwsze, Madeline jest już w takim dosyć poważnym stanie, bardzo ciężko się z nią rozmawia, jest obłożnie chora, nie rusza się właściwie z łóżka. Na miejscu Iston poznaje to się nazywa chyba Mykolożka, miejscową specjalistkę od grzybów, która w bardzo ciekawy sposób opowiada o grzybach, ponieważ grzyby, moi drodzy, są tutaj również bardzo ważnym bohaterem tej historii. Jeżeli oglądaliście The Last of Us, to myślę, że bardzo dobrze się w tej książce odnajdziecie, ponieważ grzyby są właśnie jednym z naszych problemów tutaj. I przez to, że są to grzyby, a grzyby kojarzą nam się z takimi nieprzyjemnymi rzeczami, prawda? Z rozkładem, z pleśnią, z czymś, co śmierdzi, jest nieprzyjemne w dotyku, to ta książka ma przez to taki niecodzienny, trochę nieprzyjemny, a jednocześnie bardzo baśniowy klimat. Jest tam parę takich scen, w czasie których bohaterowie poza właśnie Istyn, poza tą mikolożką jest jeszcze doktor tam na miejscu. I oni jako ta trójka, takie nasze główne trio, Musi się zorientować, że coś jest nie tak, i musi jakoś rozwiązać ten problem. Jest tam taka scena, kiedy oni właśnie zaczynają badać różne dziwne wydarzenia, które tam się zaczynają dziać. I głównie one dotyczą miejscowych zajęcy. I te zające to są najbardziej kurcze, krypne zwierzątka, jakie w życiu widziałam w książkach, o jakich w życiu czytałam. One właśnie są na okładce. Jest to niesamowita ilustracja. Jeżeli sobie sprawdzicie, no, jest to królik, który po prostu ulega rozkładowi poprzez grzyba. I tam jest taka scena, kiedy oni próbują złapać jednego z królików, i jest opisane, jak te króliki w taki krypny, przedziwny sposób, zupełnie nienaturalny się poruszają. I King Fisher potrafi pisać takie sceny, że ty widzisz, jak ten królik się porusza, i jak bardzo jest to niesamowite odrealnione. O, ja widzę Kasię na kawerce i Kasia się aż wzdryga, jak ja jej teraz o tym opowiadam. I tam jest właśnie taki moment, kiedy królik, na którego polują, bo chcą go złapać, strzelają do niego, a on potem ożywa i się porusza. Ponieważ znacie tą historię o mrówkach, znacie tą historię o grzybie, który przejmuje władzę nad martwym ciałem mrówki, to tutaj mniej więcej jest to podobny koncept. Nie jest to spoiler, ale myślę, że nakreślając Wam ten główny temat, będziecie sobie w stanie lepiej wyobrazić, na czym polega groza tej całej historii. I jest ona dla mnie. Niesamowita, bo to jest tak klimatyczna historia, mimo że krótka, mimo że teoretycznie znana, bo sięgająca do bardzo popularnych i eksploatowanych w ostatnim czasie popkulturze motywów, ponieważ w zeszłym roku chociażby mieliśmy serial na podstawie upadku domu Asherów, taki współucześniony, także jest to coś, co w popkulturze ostatnio się pojawia i mnie się po prostu ta książka bardzo podobała, zwłaszcza w audiobooku, zwłaszcza z tymi wszystkimi niecodziennymi dodanymi elementami, jak te neutratywy, to jest wszystko coś, co Buduje klimat i buduje nam atmosferę. Tam potem są już, jak wiecie, nie wchodząc w głębi fabułę, potem są jeszcze inne, bardziej straszne momenty, ale dla mnie te zające, te zające, które się poruszają, jakby były sterowane z zewnątrz, to jest coś, co mi się wwierciło w mózg i nie potrafię przestać o tym myśleć. I bardzo czekam, aż e, SQN zacznie wydawać następne części tej historii, ponieważ uważam, że Kingfisher jest naprawdę jedną z moich ulubionych pisarek, jeżeli chodzi o. Fantazy, bardzo mi się podobają jej książki, ale to, co ona tutaj pokazuje w grozie, to, co pokazuje w horrorze, to jest jeszcze zupełnie, zupełnie inna jakość, i, i to jest po prostu świetne. Więc naprawdę bardzo, bardzo wam to polecam i nie zrażajcie się negatywnymi opiniami, na które możecie się natknąć, bo tak jak powiedziałam, one głównie wynikają z tego, że ludzie, którzy z góry zakładają, że nie chcą języka neutralnego, nie potrafią po prostu przetrawić tego języka neutralnego w tej książce. Ale kiedy przesłucha się audiobook, to naprawdę po paru stronach się człowiek do tego przyzwyczaja. Bo to wszystko się o to rozchodzi, że to jest tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia. No tak, no to nie, nie byłaby pierwsza i ostatnia książka, która dostaje słabsze oceny ze względu na to, że decyduje się na język neutralny. Część osób ocenia takie książki niżej, nawet nie ze względu na przyzwyczajenie, tylko na jakieś przekonanie, że tak ma nie być. Więc to też jest dla mnie absolutnie przedziwne. Zwłaszcza jeśli sięga się po kogoś, kto pisze fantazy czy grozę, no chyba nie po to, żeby to było wszystko takie same i identyczne. Ja z kolei przeczytałam książkę, która też jest o grozie, ale nie ma tam ożywiających krylików. Bo ja przeczytałam sobie książkę, która u mnie na czytniku siedziała od dawna. I ja się zbierałam, żeby ją przeczytać, i nie mogłam jakoś przebrnąć przez pierwsze 10 pierwszych stron. I to jest książka, która ma tytuł Główno Dziennikarstwo. Napisała ją Paulina Januszewska. Ta książka, moim zdaniem, co jest ważne, wyszła w takiej serii reportaży krytyki politycznej. I sama książka zaczyna się od właściwie przedruku takiego dosyć długiego tekstu, który ukazał się w krytyce politycznej, był jednym z chętniej czytanych tekstów na stronie czasopisma. No i autorka jakby wychodząc od własnego doświadczenia pracy w mediach, pracy w polskich mediach, w tej takiej sytuacji bycia prekariuszem, czyli osoby zatrudnionej na wiecznej umowie zlecenie czy wiecznej umowie o dzieło, postanowiła napisać książkę o tym, jak wygląda polskie dziennikarstwo i dlaczego jest tak źle. I ta książka... Ma poważny problem. Ma ten problem taki, że ma bardzo ważny temat, którego większość osób kompletnie jakby nie zna, bo zwykle znamy ten świat medialny wyłącznie z efektu końcowego, czyli z tych lepszych i gorszych artykułów, które zalewają nas czy to w portalach, czy to w gazetach, czy to w innych mediach, czy to w radiu, czy to w telewizji. Natomiast nie znamy pracy w mediach. No, nie jesteśmy pracownikami mediów w większości przypadków. W związku z tym jest to niesłychanie ważne, jeśli mówimy o pewnym bardzo negatywnym zjawisku, żeby Przedstawić je odbiorcy w uporządkowany, ciekawy, wciągający, ale także pokazujący całą złożoność problemów w sposób. I to jest bardzo ważne. I to, że autorka pisze o mobbingu, jest ważne, i to, że pisze o tym, że rzeczywiście realia pracy dziennikarzy są w agencjach prasowych, w portalach, czy nawet w gazetach drukowanych, bardzo często no, niemalże nieludzkie. To znaczy wysokość wynagrodzenia połączona z godzinami pracy, połączona z tym, że atmosfera tej pracy zwykle jest bardzo napięta. To wszystko prowadzi do tego, że rzeczywiście media są pełne sfrustrowanych ludzi, ludzi z depresją, ludzi na skraju wypalenia, załamania nerwowego. Ja to wszystko wiem z dwóch powodów: dlatego, że po pierwsze przez 13 lat pracowałam w mediach, a po drugie, dlatego, że podjęłam bardzo dobrą finansowo i życiowo decyzję i wzięłam ślub z człowiekiem, który pracuje w mediach. Tym samym stres jest naszym codziennym posiłkiem. Natomiast problemem tej książki, naprawdę kluczowym, i dla mnie no nie do obronienia, jest jej chaotyczność, jest jej. Przyczynkowość, jest jej niespójność, jest jej, powiedziałabym, źle rozumiana insiderskość. To znaczy, ta książka w dużym stopniu zakłada olbrzymią wiedzę uprzednią i świadomość właściwie, kto jest kim, kto jak działa, świadomość pewnych nazwisk, świadomość pewnych zjawisk, które zaszły. Ta książka nikomu, kto tak naprawdę nie zna świata mediów, niczego nie porządkuje. Do tego stopnia nie porządkuje, że też sami odbiorcy, którzy na przykład nie wiedzą, jakie mamy tygodniki na rynku w Polsce, jak one się układały. Kiedy mówimy o spadku sprzedaży prasy, to ludzie nie wiedzą, od jakich pułapów zaczynamy. Kiedy mówimy o zmniejszaniu redakcji, o braku fact-checkingu, ograniczaniu korespondentów, to wszystko jest zawieszone w przestrzeni. Ta książka jest niesłychanie aktualna, bo na ostatnie tam informacje są z 2024 roku, ale jednocześnie jest niesłychanie chaotyczna. Do tego wszystkiego, ponieważ ludzie, którzy wypowiadają się w tej książce, są w większości anonimowi, są ludźmi, którzy odeszli z redakcji, którzy porzucili tą pracę zawodową, no to jest też bardzo mało głosów tych, którzy w tej pracy zostali, tych, którzy decydują się pomimo tego wszystkiego tam pracować. Oczywiście z różnych powodów znajdziemy tam bardzo dużo tekstów związanych z, z pracą w Newsweeku, z pracą w no całym tym konsorcjum, które ma też ONET, znajdziemy tam informacje o pracy w Gazecie Wyborczej. Zaskakująco mało jest polityki, bo ja tak wiesz, czekałaś na jakieś dramki, czekałam na, na jakieś dramy, o których wiem, czekałam na jakieś rzeczy, ale bardzo mało jest polityki. I punktem odniesienia jest na przykład prawie wyłącznie ta prasa. Tymczasem polski rynek prasy, no to także w olbrzymim stopniu prasa prawicowa. I tutaj bardzo wyraźnie widać, że to jest książka, która z racji też tego, że autorka pisze dla krytyki politycznej, może opowiadać tylko o fragmencie tego rynku yy, medialnego. Do tego wszystkiego to jest książka, która jest moim zdaniem wyjątkowo nieuporządkowana. Autorka przeskakuje od tematu do tematu, bardzo często się powtarza. Niesłychanie często powtarzają się te same zdania. Do tego stopnia, że kiedy pisze o właśnie problemie z redakcją i korektą, to ja czytając tą książkę miałam takie. Mhm. Mm nie tylko gazety mają problem z redakcją i korektą. Kasia, a jeśli to było specjalnie, jeżeli to wiesz, to, 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 to wszystko był taki zamysł, żeby właśnie ci udowodnić, jak to jest czytać taki tekst, jak to jest żyć w takim stanie. Tak, do tego wszystkiego jeszcze czasem autorka podejmuje decyzje, których nie rozumiem. Na przykład, mniej więcej w połowie książki dostajemy udawany pamiętnik pracowniczki mediów, złożony z różnych tekstów, informacji, danych, które przekazali jej inni ludzie, ale ta konkretna bohaterka nie istnieje to przyznam szczerze, wydało mi się kompletnie niepasujące do całej książki, zwłaszcza, że ten fragment nie mówi nam nic, co by nie było już wcześniej powiedziane. Mam też takie poczucie, że bardzo dużo jest w tej książce luk, to znaczy mówimy o jakimś zjawisku, na przykład, nie wiem, o koncentrowaniu się na odbiorcy krajowym zamiast międzynarodowym, no ale tak naprawdę, jeśli nie siedzisz w tym, to nie wiesz, dlaczego się zmniejsza ta ilość korespondentów, nie, nie wiesz, czy to jest na przykład problem tylko Polski, czy Polska tutaj Odbija kwestie związane z całym światem. Jest przedziwny ton tej książki, który z jednej strony mówi, My młodzi próbujemy się przebić przez mur, który postawili starsi redaktorzy, ale jest też tam bardzo dużo fragmentów o tym, że przechodzą na nasze miejsce nowi młodzi, którzy jeszcze mniej wiedzą i jeszcze mają jeszcze mniej ideałów. Co jest takie na zasadzie, jaki właściwie mamy ton wobec ludzi, którzy pracują w mediach? Ale najbardziej w tej książce zdenerwowało mnie to, że nie wykorzystała szansy na stworzenie takiej narracji, która by to naprawdę czytelnikowi, który nie siedzi w środku tego świata uporządkowała. Mam poczucie, że to jest książka bardzo fajna, znaczy fajna, bardzo taka zgrana z uczuciami wielu i przeżyciami wielu osób, które w mediach pracują i które te media znają, ale w dużym stopniu zupełnie nieprzystępna i nieweryfikowalna dla ludzi, którzy media znają wyłącznie z tego efektu końcowego. Też nie jestem do końca wielką wielbicielką dobołu niektórych rozmówców. Wydaje mi się, że Karolina Korwin-Piotrowska jako krajowa specjalistka od mobbingu, to być może nie zawsze jest najlepszy pomysł. <laughs> Przepraszam. Ja, jakby, ja rozumiem, że ona się na ten temat wypowiada, ale to, że się ktoś wypowiada na jakiś temat, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że to musi być ten główny głos. Zwłaszcza, że jakby nie da się ukryć, żona też bierze w tym wszystkim udział, tak? Też jest za sobą. Ja, ja pamiętam z tej książki to, co mi tam strasznie mnie wzięło pod włos, jeżeli chodzi o ten dobór rozmówców, to w pewnym momencie jest tam wywiad z jakąś panią, która przez cały czas porównuje polskie dziennikarstwo do patologicznej rodziny. I jest tam wytłumaczenie mechanizmów, jakie działają w patologicznej e, rodzinie. I jest to tak ogromna dygresja, rozbudowana na kilka stron, tak totalnie z, dla mnie zbędna i w sensie kompletnie nie na temat, że można było to skondensować spokojnie do dwóch akapitów i lecieć z tematem dalej. A to wszystko było nie na temat dla mnie. Ale w ogóle tam jest bardzo dużo takich momentów, w których człowiek ma takie. Co? Na przykład jest cały taki długa wypowiedź Pauliny Młynarskiej. Już pomijając fakt, prawda, Paulina Młynarska jako typowa przedstawicielka ludzi pracujących w mediach, no ale to pomijmy na bok. Paulina Młynarska, która mówi, że jak ona pojechała do Francji, to było zupełnie inaczej. No tak, tak, we Francji jest zupełnie inaczej. Być może dlatego, że historia mediów w Polsce i we Francji układa się inaczej, co ta książka wie. Bo tam jest informacja o tym, że ta transformacja ustrojowa była takim wielkim szokiem medialnym w Polsce. No ale to są takie uwagi, że których ma takie na zasadzie, no tak, tak jak dwa kraje mają zupełnie inne historię i kulturę medialną, to jest inaczej, tak? Ale co to znaczy, że we Francji jest inaczej? Jakby to jeszcze nam nic nie mówi. W Stanach Zjednoczonych też jest zupełnie inaczej. Ja chcę wiedzieć na przykład, jak jest na Węgrzech, bo tu teoretycznie jest bliż większe pokrewieństwo, tak? Znaczy mniejsze, dlatego że na Węgrzech zamknięto praktycznie całą niezależną pracę. I teraz to są kwestie, które mnie naprawdę zdenerwowały i także jako osoba, która w tych mediach jednak mimo wszystko pracowała, i widziała różnego rodzaju patologie, tak, mogę powiedzieć, że niektóre patologie tutaj opisane są absolutnie prawdziwe i wszyscy sobie z nich zdają sprawę. Z drugiej strony, pewnych rzeczy czytelnik no, nie zrozumie, tak? Nie zrozumie na przykład, jak wyglądał proces przeprowadzany w ostatnich latach, na przykład pozbywania się researcherów. No ja to mówię, bo jestem, byłam researcherką i pracowałam, pozbywania się archiwów, tak? Jak sami dziennikarze, ci, którzy tak narzekają na to, też bardzo często mieli do tych researchów i archiwów podejście trochę inne zgoła niż tutaj prezentuje autorka, że nie straszliwie chcieliby te researche robić i te rzeczy czytać, tylko nie mają gdzie i nie mają jak. Niektórzy chcieli, niektórzy nie chcieli. Miałam wrażenie tak olbrzymiego chaosu i przede wszystkim tego, że pomyślałam sobie, że gdybym ja w ogóle nie znała tego świata i wzięła tą książkę, to nie dowiedziałabym się absolutnie niczego, dlaczego to tak wygląda w sposób linearny. Dlaczego ten kryzys w mediach jest taki specyficzny? Bo przecież kryzysy mobbingowe w Polsce są praktycznie w każdej branży. Zastanowiłabym się, czy nie wpisać tego może trochę szerzej, w olbrzymi kryzys w ogóle ludzi pracujących w kulturze, którzy przeżywają plus, minus to samo co dziennikarze. I ja rozumiem ambicje, żeby w ogóle wyciągnąć ten temat, tak, żeby nie powiedzieć, że dziennikarze są beznadziejni, tylko pokazać patologię systemu. Ale tej książce tak brakuje dyscypliny, a do tego wszystkiego ci rozmówcy, przez to, że są pojedynczy, anonimowi. I wszyscy jakby mają podobną historię, to nie pozwalają, jakby wielu czytelnikom, moim zdaniem, wyjść poza tą ich historię, tak? Tylko spojrzeć na pewne zjawiska i mechanizmy. Kolejna sprawa jest taka, że tam się ze dwa czy trzy razy powtarza to, że były nieludzkie godziny pracy, bo ktoś miał dyżur weekendowy albo ktoś miał pracę na poranną zmianę. No i to jest ten moment, w którym ja sobie myślę, kurde. Dyżury weekendowe ma bardzo wiele prac. W ogóle dyżur weekendowy jest lepiej płatny, tak? To jest jedna z tych rzeczy, której tutaj mi znalazłam. Dyżur weekendowy odbiera się sobie w tygodniu, tak? Ta wymyślona bohaterka mówi, ja się w tygodniu z nikim nie spotkam. Mieszkam z kimś, kto ma dyżury weekendowe. Ja może za nimi nie przepadam, ale praca w weekend to nie jest tylko coś, co dotyka dziennikarzy. A z kolei na przykład praca o, o poranku to nie jest coś, co dotyka tylko dziennikarzy. I kiedy czytamy o tym, jako o przejawie jakiegoś straszliwego mobbingu, to ja przynajmniej miałam taki, takie chwile, no ale nie, sekundkę. Musimy tutaj się trochę cofnąć, tak? Pomiędzy specyfiką pracy dziennikarskiej, która jest naprawdę bardzo specyficzna, a wizją, że te specyficzne elementy to od razu jest problem systemu. No, dyżur weekendowy musi być w mediach. No, musi. No, nie, nie można po prostu zostawić mediów samopas na weekend, tak? Bo rzeczy się dzieją. Więc to są, to są takie momenty, w których miałam takie poczucie, że. Wyznaczenie tej linii pomiędzy, tak, to jest naprawdę niedobre, opowiedzmy sobie o tym, wyciągnijmy to na światło dzienne, a to są elementy bardzo specyficznego zawodu, tak, które muszą w nim być, bo jest to specyficzny zawód. No, tu miałam problem, więc ja ogólnie poczułam się jakoś tak niesmaczona, głównie tym, że ta książka właśnie jest taka pozbawiona dyscypliny i tak naprawdę po tym pierwszym tekście, który ją otwiera, nie ma dużo więcej do powiedzenia o tym zawodzie, mam wrażenie. A jednocześnie ma absolutnie nieznośny styl. To, co jest dla mnie tak bardzo rozgoryczające, bo mam wrażenie, że dużo osób w naszym środowisku czekało na tę książkę, jako na tą, która w końcu poruszy ten ważny temat, jakim jest kryzys w mediach i kryzys w dziennikarstwie. Tymczasem, jeżeli się po nią sięgnie, to bardzo szybko zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu rozbudowany wpis na fejsa napisany stylem, który powinien był zostać na fejsie, a niekoniecznie nadaje się do tego, żeby pisać nim książkę. Autorka tam przez cały czas wrzuca jakimiś tekstami typu a taki żarcik, a to jest dygresja, tutaj się zagolopowałam, albo znowu pajacuje. No kurczę, to nie jest język, którego używasz do opisywania takiego Tam tematłu. jest taki moment, kiedy on napisze o wydawcach. Nie o dziennikarzach, tylko o wydawcach. Ludzie, którzy odpowiadają za ustalanie planu, wrzucanie rzeczy na stronę i mówi, że to nie będzie przyjemne, to będzie ironiczny roast, a często parodia. No to i co w takim razie? Czytelnik nie wie w takim razie, który element jest parodystyczny? I dlaczego on. Rost to nie jest reportaż w takim razie? To nie jest język do pisania reportażu, to jest język do pisania felietonu, tak? Ewentualnie. I to słabego felietonu, umówmy się. I kurczę, strasznie mi jest szkoda, że taki ważny temat pogrzebał taki no, słaby styl i słaba konstrukcja tego, co, co tutaj zostało wydane. Tym bardziej, że ta książka była strasznie nahypowana. Bo ja o niej bardzo dużo słyszałam przed premierą, dużo osób na nią czekało, więc były naprawdę ogromne oczekiwania co do tego, jakim reportażem ona się okaże. Niestety, okazuje się reportażem każdy się nie być reportażem tak naprawdę, tylko zbiorem anegdot i to jeszcze napisanych takim, a nie innym językiem. Tak, i to jest moim zdaniem problem w ogóle serii reportażowej krytyki politycznej, na której ja się już kilkakrotnie na niej nacięłam, że ona jest wybitnie nierówna. I trafiają tam moim zdaniem teksty, które powinny przejść jeszcze trochę redakcji i powinny zostać jednak mimo wszystko dosyć surowie potraktowane, bo one są bardzo często na ciekawe tematy. A ostatecznie dostajemy właśnie coś takiego. Coś, co przypomina rozbudowany felieton, i to są dobre tematy bardzo często. Ja nigdy nie zapomnę jak się straszliwie przyjechałam na książce o Kebabach. Po tym przejeździe na Kebabistanie, tak się nazywała ta książka: reportażu o Kebabach w Polsce, w której autor chodził jak kebaby i nie był w stanie po prostu ochwycić istoty tego fascynującego zjawiska. Od tamtego czasu mam te książki z cyklu reportażowego Krytyki Politycznej. Tak tryktuję je na zasadzie, może będą dobre, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą średnie. Myślę też, że dosyć dobrym dowodem na to, że ta książka jednak nie trafiła w to, co powinna trafić, to to, że hype zanim wyszła był olbrzymi, bo wszyscy dziennikarze chcieli się dowiedzieć, co tam będzie, a kiedy... Ja, czy będzie o mnie? Czy będzie o mnie? Czy, czy, o czy mnie? będzie o polityce, tak? Czy będzie o tym gościu, który mnie prześladował w pracy? Czy spotka go w końcu Sprawiedliwości? Tak, a kiedy ostatecznie ta książka wyszła, to było trochę cicho, nie? To znaczy nie mam wrażenia, żeby o tej książce dużo mówiono. Ja sama właśnie na początku myślałam, że trzeba ją będzie przeczytać w tydzień, prawda? Że już wszyscy musimy ją przeczytać i będziemy dyskutować. Tymczasem nie mam wrażenia, żebyśmy o niej dużo dyskutowali. I żeby było jasne, na samym końcu chciałabym powiedzieć, mówię to jako osoba, która choć sama mobbingu w pracy nie przeżyła, to widziałam mobbing w mediach. Sama odeszłam z redakcji także z jednego z powodów, które tutaj wyznacza autorkę, czyli braku możliwości awansu, braku możliwości przebicia się dalej. A z kolei mój mąż padł ofiarą no, wyjątkowo paskudnego wielopiętrowego mobbingu, który doprowadził go do załamania nerwowego. Mobbingu w mediach, więc jakby ta książka jest o rzeczach, które ja znam autentycznie z autopsji. I mówię to po to, żeby pokazać, że moje niezadowolenie z książki nie wynika z tego, że nie wierzę w to, co tam jest napisane, czy bagatelizuję problem, tylko wynika z tego, że po prostu uważam, że to jest słaba książka na temat, który akurat jest mi bardzo bliski. Także niestety obie byłyśmy nią rozczarowane. Może ktoś kiedyś sięgnie po ten temat jeszcze raz i temat kryzysu polskich mediów, panującego tam wewnątrz, powszechnego mobbingu i innych problemów. Ja chcę tylko wtedy powięty. podpowiedzieć, że jeśli chcecie to opowiedzieć, to musicie to opowiedzieć od początku. Znaczy musicie rzeczywiście opowiedzieć tą historię od lat 90. Musi się to zacząć bardzo długim wstępem, jak one się kształtowały, bo jeśli na przykład nie zrozumiesz, jak się kształtowała Gazeta Wyborcza, to nie zrozumiesz, co z niej wyszło i dlaczego tak wiele osób jest gotowych robić rzeczy dla wyborczej, jak oni nic nie płacą. Ja czytałam kiedyś taką książeczkę o tym, jak powstała gazeta wyborcza. Byłam przekonana, że ona jest taka antysystemowa. Taka czerwona książeczka była o to, o prawdzie, o tym, jak powstała gazeta wyborcza. Już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale wiecie, ja w swoich prawackich czasach lubiłam czytać takie rzeczy, które mi się wydawało, że tylko ja znam. I tak naprawdę... One są ukryte i to jest tajemnica. I była taka książeczka o powstaniu Gazety Wyborczej, że wzięli całe pieniądze przekazane na nowe media w Polsce i sobie zrobili gazetę. Tak to było, moi drodzy. Tak to było. mega to co? czytała, więc jak mogę coś przeczytać to jest prawdą. A skoro jesteśmy przy czytaniu prawdzie i rzeczywistości, to czas chyba przejść po pół godzinie do głównego tematu naszego odcinka. Tematu, który zaproponowałam już dosyć dawno temu, ale opieczyłyśmy, że musimy się do niego Bardziej przygotować. Ja Wam od razu powiem, że ja byłam przerażona tym tematem, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Ja też mam nadzieję, że sobie poradzimy. Tematu, który jest tak drażliwy, że ja już się też boję. Jak zaczęłam czytać, to też pomyślałam sobie znajomi z każdej strony nas no, cokolwiek nie powiemy, a chcemy porozmawiać o jednolitej cenie książki. Brzmi to znaczy, bardzo ja poważnie. Znaczy, ja ci powiem tak, brzmi to bardzo e, poważnie, ale ja ci powiem tak, że ja, właśnie, im więcej czytałam na ten temat, to troszeczkę się uspokajałam. Dlatego, że wydawało mi się, że e, rozumiem coraz więcej. A przede wszystkim doszłam do wniosku, że ten taki straszak, jakim jest hasło jednolita cena książki, to w ogóle nie jest temat tego całego zjawiska. Bo w tym momencie. Mam wrażenie, że wszystkim się wydaje, że y, oni są okopani na swojej pozycji. Tymczasem, jeżeli poczyta się te więcej tekstu na ten temat, to tak naprawdę w y, tym temacie panuje konsensus, że jednolita cena książki to jest jakiś taki bazowy, bazowy w sensie zyzy, w sensie taki elektryzujący ludzi temat, ale tak naprawdę wszyscy się zgadzają co do tego, że jednolita cena książki. Nie może być jedyną zmianą tak odgórnie ustawowo wprowadzoną na polskim rynku książki przez jakieś ustawodawstwo. Co do tego panuje w tym momencie, już panuje absolutna zgoda. Ludziom, którzy się wypadają na, na ten temat, się wydawało, że oni byli pierwsi, którzy to zauważyli, ale ponieważ ta dyskusja rozgorzewa już od wielu, wielu miesięcy i dużo osób się na ten temat wypowiedziało, niektórym się trochę pozmieniały poglądy albo one się, wy, one się troszeczkę przekształciły, to już w tym momencie wiemy, że jednolita cena książki to nie jest tak jakby problem, Problem I to, to, to nie jest tak jak jakiś wielki potwór, którego powinniśmy się bać, bo tak naprawdę nie o niego chodzi. To może wróćmy dwa kroki i zacznijmy od początku, bo Megu się już troszeczkę tam wysforowała do przodu. Czyli co to ma być ta jednolita cena książek? Zacznijmy od tego, że to nie jest żadna nowość, dlatego że w wielu krajach zachodu istnieje to już od bardzo, bardzo dawna. Co niektórzy uważają za minus, to znaczy za to, że ten zwyczaj ustalił się w zupełnie innych warunkach rynkowych. Początkowo chodziło o to, że wydawcy ustalali między sobą fakt, że po prostu poniżej pewnej ceny książki nie zejdą, będzie ona przez jakiś czas taka sama, no, żeby po prostu na tym nie stracić, a obecnie przekształciło się to już w taką politykę nie wydawniczą, tylko państwową, która w różnych krajach narzuca pewien okres czasu, kiedy książka nie może być oferowana w rabacie. To znaczy, że kiedy cena okładkowa jest ceną obowiązującą, niezależnie od tego, czy książka jest sprzedawana w małej księgarni, w dużej sieci księgarni, czy w internecie. I to są różne okresy czasu, to jest czasem 6, czasem 12 miesięcy. Są dozwolone oczywiście pewne zniżki, zwykle one dotyczą targów książki, zwykle one dotyczą sprzedaży dla instytucji kultury, bibliotek czy szkół. Bardzo często można w jakiś sposób uzyskać taką zniżkę z góry ustaloną w przypadku na przykład zakupu dla grupy uczniów. No, i teraz to jest ważne po upływie tego czasu, to znaczy tego czasu 12-6 miesięcy, to zależy, jak wygląda ustawodawstwo, cena książki zostaje uwolniona, no i tutaj już można poszaleć z rabatami i można wejść do świata, który tą cenę książki już zupełnie inaczej kształtuje. No i jeżeli chodzi jeszcze o te rabaty, to chyba, nie wiem, czy generalnie pomysł ogólny na jednolitą cenę książki w Polsce, czy po prostu takie funkcjonujące regulacje w innych krajach dopuszczają taki rabat w czasie tych pierwszych albo 6 miesięcy, albo 12 miesięcy od sprzedaży nowości, tylko, że on nie może przekraczać bodajże 5%. Tak, może być taki malutki, wiecie, premier, więc to jest mini, mini, rabat. A nie, że mówimy tutaj o 20 czy 40% ceny okładkowej, co w Polsce zdarza się dosyć powszechnie już na nowości, już na książki oferowane. Co jest tak, jest to jest normą. Umówmy się, że w Polsce cena okładkowa w tym momencie jest fikcją i. Naprawdę bardzo mało osób kupuje tak naprawdę książki po cenie okładkowej, ponieważ one wszędzie są dostępne z bardzo dużym rabatem. Czy znaczy, y, zwykle małe księgarnie oferują po cenie okładkowej, natomiast większe sieci księgań, które mają umowy z wydawcami, czy no właśnie księgarnie internetowe, najpopularniejsze w Polsce, oferują już naprawdę bardzo duże zniżki. Czemu miałaby służyć ta jednolita cena książki przez te 12 miesięcy? Tak wygląda to w polskim zapisie ustawy, ma to przez pierwszy rok. Czy znaczy w polskim zapisie ustawy, w tym momencie, Projektu nie mamy ustawy. jeszcze. Projektu ustawy. Tak, są tam jakieś projekty wystosowane przez różne środowiska, ale wcześniej były, tak? Były takie próby i że te ustawy były rzeczywiście rozpisane. Znaczy, można znaleźć projekt ustawy w sieci. One nie zostały przyjęte i przegłosowane. Tak. A, ale one zakładały 12 miesięcy, wszystkie. Tak, i dlatego, że ich głównym problemem było to, że właśnie jedyną zmianą, jakie one miały wprowadzać na rynku książki, było to, żeby była ta jednolita cena książki. To, to był jedyny temat, jaki tam w tych ustawach, w ustawach był zawierany, a teraz już wiemy, że to po prostu nie pomoże, że samo wprowadzenie jednolitej ceny książki naszego rynku, który w tym momencie jest pogrążony w wielu, wielu różnych patologiach, nie uratuje. Tak, ale dlaczego ta jednolita cena książki miałaby być ważna i kluczowa? Przede wszystkim chodzi o dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko dotyczy ochrony księgań stacjonarnych i małych księgań. Założenie jest tutaj takie, i zresztą podejrzewam, że znacie z własnego doświadczenia że kiedy mniejsza sieć księgarni, czy kiedy mała księgarnia oferują książkę no bez tej dużej zniżki, to ludzie zaczęli traktować po prostu niewielkie księgarnie jako showroomy. Tak? To znaczy przychodzą, oglądają te książki, po czym wyciągają telefon, sprawdzają, że na Bonito czy na Empiku jest 20-30 zł taniej, przesyłka jest za darmo i sprowadzają to sobie do domu. Przez to maleje ta sieć księgarni, która zdaniem twórców ustawy, ale także zdaniem wydawców jest dosyć ważna, jest czymś, co nie służy tylko i wyłącznie sprzedaży książek, ale jest także małymi centrami kultury, pozwala także na wprowadzenie wyspecjalizowanych księgarni, nie wiem, księgarni wyłącznie z książkami tłumaczonymi z języka japońskiego, na przykład czy książkami azjatyckimi, która tutaj może się wyspecjalizować bardziej niż, nie wiem, sprzedaż książek chociaż w Biedronce, tak, gdzie te bardzo niskie rabaty na książki są gdzieś tam wyrównywane przez to, że sprzedaje się inne rzeczy? Dodając jeszcze, żeby podać Wam konkretne liczby, to tutaj z jakiegoś tekstu wynotowałam sobie, że liczba małych księgarni w Polsce w 2009 roku wynosiła 2,5 tysiąca, mniej więcej, z małym haczykiem. Do 2014 roku spadła do 1850 księgarni, a ostatnio jakieś raporty, na które natrafiłam, pokazują, że liczba Niezależnych księgarni w Polsce spadła poniżej 1000 do 995 bodajże, więc widać, jak bardzo dynamiczne są to zmiany od 2009 roku do roku obecnego, czyli w mniej niż 20 lat ta liczba księgarni spadła o, o, o ile? Półtora tysiąca praktycznie. To są ogromne liczby. Przy czym tutaj też dramatyczna była pandemia, prawda? To był taki moment bardzo dramatyczny dla, dla księgarni, zdecydowanie. Ty przyspieszył ten proces, który trwał już od lat. Zresztą ja sama to widzę, tak? To znaczy wiem, których księgarń nie ma, a do których zaglądałam. A druga sprawa jest też taka, że jest założenie, że jeśli rozbijemy coś, co staje się oligopolem w Polsce, czyli jeszcze nie monopolem, że tylko jedna firma przejmuje rynek, ale sytuacją, w której bardzo niewielka liczba firm przejmuje większość rynku, to wydawcy będą mieli troszeczkę większą swobodę. No i jest takie założenie, że to może też wpłynąć na zróżnicowanie oferty wydawnictw. Znaczy, że wydawnictwa będą mogły podejmować trochę większe ryzyko, że powiedzmy będzie mieli odrobinę mniej romansów erotycznych, a będzie więcej książek, no, które może sobie poradzą. No i też być może będzie w ogóle mniej książek wydawanych, bo w tym momencie doszliśmy do jakiejś absurdalnej ilości tytułów, które nikt nie jest w stanie przeczytać. Idąc dalej, właśnie za tą ostatnią rzeczą, którą powiedziałaś, no to też tak zakłada się, że właśnie możliwość wprowadzenia bardziej zróżnicowanej oferty dzięki tym małym księgarniom sprawi, że rynek książki będzie bardziej fajnym miejscem do tego, żeby zakładać nowe wydawnictwa, co ma wpłynąć na to, że będzie więcej miejsc pracy na, dla osób właśnie z branży wydawniczej typu korektorzy, tłumacze, graficy, redaktorzy na przykład, więc ma to też wpłynąć na to, że będzie więcej pracy dla osób z, z takimi specjalizacjami. Oczywiście to są pewnego rodzaju założenia, ale to właśnie one są przywoływane w kontekście tej całej rozmowy. Tak. Tutaj jest jeszcze takie bardzo mocne założenie, które w ogóle stoi za całym tym pomysłem, że książka nie jest dokładnie takim samym dobrym jak każde inne, że książka jednak mimo wszystko ma znaczenie jako element kulturotwórczy, jako element, który jest ważny nie tylko edukacyjnie, ale także jeśli chodzi w ogóle o jakby świadomość społeczną i jako taki powinien być objęty pewną specjalną ochroną, którą nie są obejmowane inne produkty. Że po prostu jednak to jest rynek, który trzeba uregulować troszeczkę inaczej niż taki typowy rynek komercyjny, bo w tym momencie mamy rzeczywiście na rynku książki kapitalizm w takiej wersji hardkorowej, prawda, tam się różne rzeczy dzieją. No i to jest przede wszystkim też z myślą o tym, że Taka zmiana będzie jednak na korzyść czytelników, to znaczy, że będą mieli dostęp do większej puli książek zróżnicowanych, wydawanych przez różne wydawnictwa, no i nie będą uzależnieni tylko i wyłącznie od tych wielkich sieci, które mogą dyktować warunki dowolnie. Do tego stopnia, że na przykład mogą dyktować warunki w taki sposób, że bardzo wielu mniejszych wydawnictw z ciekawymi pozycjami książkowymi nie dostaniemy w największych sieciach księgarni, które mogą być najbliżej różnych osób, no bo już to się nie opłaca w tych najróżniejszych przelicznikach dotyczących właśnie rabatów na przykład, które to rabaty są w tym momencie konieczne, no bo żeby taką książkę móc sprzedać w dużej sieci handlowej, no to ten rabat trzeba sobie doliczyć, że się tak wyrażę, do wydania książki. No i że ponieważ ta cena będzie stała, to istnieje możliwość, że to podejmowanie ryzyka będzie mniejsze, tak? Że będzie łatwiej jakoś oszacować, ile na danej książce uda się zarobić. Tak realnie. No co chociażby na przykład może debiutantom pomóc, którzy już teraz się skarżą, że niesłychanie trudno jest wejść na rynek. I jeszcze taką inną korzyścią, którą niektórzy zapowiadają, że powinno do niej dojść, że wszystkie zasady rynku wskazują na to, że powinno tak się stać, jest to, że książki mają być tańsze. Że przez to, że odpadnie ta narzucona wysokość rabatu, którą sami wydawcy muszą doliczać sobie do ceny książki, to dzięki temu oni ostatecznie będą mogli obniżyć ceny książek w stosunku do tego, co mamy. Teraz, to nie jest coś, w co wszyscy wierzą. To, tak, to trzeba zdecydowanie dodać. To jest coś, wobec czego dużo osób ma mnóstwo wątpliwości, no bo kto z własnej woli chciałby obniżać swoje ceny, tak, jeżeli po obecnych cenach coś się wciąż sprzedaje. Inni z kolei kontrują to takim hasłem, no, że jeżeli ludzi nie będzie stać i jeżeli niektórzy te ceny poobniżają, no to właśnie prawa rynku zweryfikują to, że ci z najwyższymi cenami zostaną zmuszeni do tego, żeby je obniżyć, bo po prostu ich książki się wtedy nie będą sprzedawały. Na razie mówimy o tym w kwestiach czysto teoretycznych. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która bardzo mocno wpływa na całą tę rozmowę, bo z racji tego, że w prawie polskim inaczej traktuje się książkę papierową e-booka i audiobooka, to niekoniecznie te zmiany dotyczyłyby każdej formy, w której wychodzi książka. Na pewno dotyczyłyby książek papierowych, ale już zupełnie inaczej byłoby w przypadku audiobooków i e-booków oferowanych w, no właśnie, w takich usługach. Streamingowych, tak? W takich usługach, gdzie kupujemy dostęp do biblioteki. Co oznacza, że byłaby furtka dla dostępu do książek i do e-booków, no jednak poza tym, bo mówimy tylko o najnowszych książkach i e e-bookach. Pozostała część katalogu kulałaby jak, jak dawniej, tak? No byłaby inna możliwość dostępu. Więc to nie jest tak, że to byłoby tak ścisłe, że przez ten rok nie dałoby się tej książki kupić czy przeczytać nigdzie taniej. Bo byłaby chociażby możliwość w przypadku e-booka czy audiobooka bo z tego co widziałam, to jednak mimo wszystko te dwie rzeczy są traktowane inaczej. Tak, na, na niego są inne waty, więc to też jest tutaj ważne. I myślę, że powinnyśmy zacząć tą rozmowę, czy ten nasz referat. Nie wiem właściwie, jak to nazwać. Od tego, że jak już wspominałyśmy, jednolita cena książki nie jest już jedynym głównym postulatem tego całego środowiska. Chociaż były próby wcześniej, żeby ją wprowadzić, to się nie udawało. Teraz to, co jest głównym postulatem, to jest po prostu wprowadzenie. Ogólnie ustawy o książce. Ustawy o książce, w której wprowadzenie jednolitej ceny książki byłoby tylko jednym z postulatów, a która tak naprawdę regulowałaby ten rynek na wiele różnych innych sposobów, żeby temu rynkowi pomóc, bo chyba wszyscy zgodzimy się, że na tym rynku jest nieciekawie. A jest nieciekawie głównie przez ten oligopol, który w tym momencie panuje, przez który po prostu mamy tak ogromne marże narzucane przez dystrybutorów. Że bardzo negatywnie wpływa to na ceny książki, na funkcjonowanie wydawnictw, a ostatecznie też na funkcjonowanie małych księgarni. I to jest chyba, ja to tak oceniam, że to jest główny postulat umieszczony w tym projekcie ustawy: żeby państwo odgórnie regulowało to, ile procent dystrybutorzy mogą brać dla siebie, żeby to. Pozytywnie odbiło się potem na cenach książki. Tak, bo jedną rzeczą, która jest problematyczna, to fakt, że nawet jeśli byśmy ustanowili jednolitą cenę książki, to to nie zmienia tego, ile dystrybutorzy mogą dla siebie z tej książki wziąć. Czyli to nie musi jednoznacznie poprawić sytuacji no, chociażby wydawców. A jeśli nie ma lepszej sytuacji wydawców, to nie ma też lepszej sytuacji autorów. Nie będzie dla Was nowością, że bardzo niewielu autorów w Polsce jest w dobrej sytuacji finansowej, jeśli chodzi o ich książki. Kolejna sprawa jest też taka, że mówimy tutaj o sytuacji, w której ta jednolita cena książki mogłaby w jakiś sposób zmienić nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne. To znaczy, że pójdziemy do małej księgarni kupić książkę, a nie kupimy jej w księgarni internetowej. Problem polega na tym, że to może by zadziałało, gdybyśmy wprowadzili tę ustawę wtedy, kiedy pierwszy raz o niej mówiono, w 2011 roku. Ale nie da się ukryć, że w 2024 roku książka będzie kosztowała tyle samo w małej księgarni. I w internecie to wiele osób ją w internecie dlatego że wszystko kupuje w internecie. Już nie dlatego, że jest taniej, tylko dlatego, że aj, są miejsca w Polsce, gdzie internet jest jedynym sposobem na kupienie książki, ale też dlatego, że takie już są nasze przyzwyczajenia. Przez pandemię to bardzo przyspieszyło. Dzisiaj e, nawet jeśli w internecie ubrania kosztują tyle samo co w sklepie, to też je kupujemy przez internet, bo po prostu się do tego przyzwyczailiśmy. Dlatego, żeby ochronić mniejsze księgarnie, e, potrzebny jest szeroki plan ich ochrony. Chociażby preferencyjne czynsze, możliwość otwierania w niedzielę, spojrzenie na księgarnię w sposób, że jest to miejsce specjalne, które miasta powinny chronić, albo nawet no, zachęcać do zakładania księgarni. I do mnie to bardzo przemawia, bo moim zdaniem jednym z wielkich problemów właśnie w przypadku księgarni nie jest nawet sama cena książek, która się sprzedaje no, tylko fakt, że księgarnia nie jest w stanie być na tyle rentowna, żeby na przykład zapłacić podwyższany czynsz. I, i bardzo często czyta się o księgarniach, które naprawdę spoko prosperują. Tak? Ludzie tam przychodzą, są spotkania autorskie, ludzie tam kupują książki, a potem nagle okazuje się, że miasto podwyższa czynsz na przykład, albo nie ma ochrony czynszów i, i księgarnia nie może funkcjonować dalej. Wiem, że to jest na przykład problem w Warszawie, tak? gdzie księgarze wielokrotnie się skarżyli, że ich problem to nie jest to, że ludzie nie chcą czytać, czy nie przychodzą, tylko, że się nie są w stanie utrzymać. No i rzeczywiście więcej tych dodatkowych programów dotacyjnych, nie wiem, obniżenie vat na książki, te rzeczy, które pozwoliłyby, żebyśmy nie patrzyli tylko przez pryzmat, tak jak mówisz cały czas, jednego rozwiązania, jednego złotego środka, tylko żebyśmy no, rzeczywiście zgodnie z tą myślą, że książka i jeszcze czymś więcej niż zwykłym produktem, zajęli się kompleksową ochroną rynku książek. I właśnie dlatego ta ustawa miałaby się nazywać ustawą o książce, a nie ustawą o czymkolwiek innym, bo tutaj już zaczynając od tego, że nadałoby się książce jakiś wyjątkowy status nie jako zwykłego produktu, tylko jako czegoś, co jest ważniejsze dla rozwoju kultury i dla polskiego społeczeństwa, to pociąga za sobą mnóstwo innych decyzji z tym związanych, jak chociażby to, że małe księgarnie, które te książki sprzedają, też powinny być w pewien sposób traktowane preferencyjnie chociażby tymi dopłatami do czynszów czy ich niezwiększaniem z wywiadu z najnowszą prezeską Polskiej Izby Książki, ponieważ niedawno została nią Magdalena hajduk dębowska która chyba wcześniej była z charakteru? Tak, też mi się tak wydaje. Tak. Ja sobie wynotowałam kilka takich rzeczy, które są pomysłami środowiska na to, co powinno w tej ustawie się znaleźć i myślę, że warto sobie o tych rzeczach wspomnieć, żebyśmy mieli po prostu taki ogólny ogląd tego, o czym my tutaj właściwie mówimy. I po pierwsze, no wiadomo, jest to ta jednolita cena książki, chociaż oni tam ostatnio wspominają, żeby nie mówić jednolita cena książki, bo to jest trochę mylące, tylko żeby mówić minimalna cena książki. Nie wiem za bardzo, na czym ma polegać różnica. Na tym, że jednolita cena książki się źle już kojarzy, i trzeba znaleźć inny sposób mówienia Tak, do ludzi. bo tak dużo się o tym mówiło w takich różnych kontekstach, bardzo często negatywnych, że szukają po prostu innej nazwy. Bo umówmy się, z ludźmi to tak jest, że wystarczy coś nazwać w inny sposób, i bardzo często to wtedy wpływa na to, jak o tym myślimy i jak o tym rozmawiamy. Więc po pierwsze, Minimalna brzmi mało, wiesz? Tak. Więc po pierwsze, mamy minimalną cenę książki, po drugie, mamy yy, zerowy VAT. Po trzecie mamy to o czym ja mówiłam, czyli te regulowanie marży dystrybucyjnych. Potem mamy kontrolowanie tego, gdzie biblioteki robią zakupy. To znaczy e, na przykład, żeby nie robiły tego w tych ogromnych e, multiplexowych księgarniach, tylko właśnie żeby dostawały budżety na to, żeby chodzić do lokalnych księgarni i tam kupować swoje zasoby. Kolejna rzecz to jest coś, co dotyczy bezpośrednio Kasi, czyli uregulowanie wynagrodzeń za wypożyczanie książek. To, co wędruje do autorów, tam jest taki problem, że... Ja to wytłumaczę? To, dobrze, to Kasi na chwilę oddaje głos. Jaki tam jest problem? Problem polega na tym, że jest suma pieniądza, którą dzieli się między autorów. I ta suma się nie zmienia. Autorów coraz więcej. Co więcej, nie sprawdza się wszystkie biblioteki, wszystkie wypożyczeń tylko pewną pulę, co straszliwie dyskryminuje. Na przykład napisałeś książkę o Kaszubach, tak? I każdy Kaszub biegnie do księgarni i do biblioteki wypożyczyć książkę, bo chce poczytać o Kaszubach. I są 40 osób w kolejce po twoją książkę. Nie, w, w ogóle bibliotekarz ją ostatnim razem widział dwa lata temu. No ale to jest jedna biblioteka na cały kraj, tak? Ro, rozumiesz o co chodzi? Że jakby... Mm -hmm. Tak, ja wiem, ja wiem o co chodzi. Ale przede wszystkim problem jest to, że my dostajemy kawałki tej samej sumy, tak? W związku z tym to oznacza, że te wypolczenie biblioteczne działają troszeczkę tak, że jest grupa, która zarabia dobrze, bardzo dobrze, do tego wszystkiego z naszego kawałka tortu dostają też tłumacze, no i tłumacze to po prostu mają jak pączek w maśle, ja przepraszam, ja kocham tłumaczy i uważam, że są super, ale oni mają bez więcej tytułów niż autorzy, tak? No bo mhm. bardzo często mają zresztą tytuły zachodnie, które są bardzo często lepiej wypolczane. I teraz po prostu te pieniądze to nie są pieniądze, które realnie w jakikolwiek sposób współgrają z tym, gdyby ci ludzie kupili naszą książkę, tak? To nawet nie jest 20% z tego. I ja wiem, że moje książki się nieźle sprzedają, wiem, że są w obrocie bibliotecznym. Dla mnie roczna wypłata z tego to jest 100 zł. No, ty co narzekasz? Więcej by się chciało? I jakby to chcę powiedzieć, i oprócz ludzi, którzy dostają kilka tysięcy złotych, Jakiejś wąskiej grupy, która dostaje do kilkudziesięciu, to ten system działa trochę tak, że jak jesteś bondą czy mrozem, to super, tak? Jak masz 60 napisanych książek, to super. Ale jeśli masz tak jak ja kilka, to masz 100 złotych, ewentualnie 200, 300. Więc jak słyszymy, że autorzy dostają pieniądze z wypolczenia biblioteczne, to wydaje mi się, że, że warto sobie zdać sprawę, że niektórzy dostają niezłe pieniądze, ale bardzo, bardzo wielu dostaje po prostu grosz. Więc to jest kolejna sprawa, nad którą warto byłoby tutaj w tej ustawie popracować i ją zmienić. Inne rzeczy to, na przykład, ulga podatkowa na zakup książek. To już nie pamiętam, czy to miałoby dotyczyć firm, czy właśnie bibliotek, czy innych instytucji kultury. Ale a propos. Megu, jak będą ulgi podatkowe na zakup książek, to przecież my już nigdy w życiu podatku nie zapłacimy. To, to jesteśmy za tym, tak? Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy za, ten... jesteśmy za tym. Się... Wspieramy to. Proszę to wprowadzić. 400 różnych faktur na książki, po prostu. Moja firma tak naprawdę zajmuje się kupowaniem książek, tylko. Tak, nie, ale nie wydaje mi się, żeby to dotyczyło właśnie takich szaraczków i wiesz, jednoosobowych działalności gospodarczych, także yy, spokojnie. Inna sprawa bardzo ciekawa, która bardzo mi się podoba, i myślałam o niej teraz, yy, będąc yy, we Frankfurcie na targach książki, to jest bonna kulturę. Ponieważ dlaczego w Niemczech jest takie świetne czytelnictwo i dlaczego tam rynek książki jest o wiele większy od naszego? Dlatego, że tam każdy obywatel dostaje, bo na kulturę, nie wiem czy chyba raz w roku, po prostu dostaje pewną pulę pieniędzy, którą może wykorzystać na kulturę i bardzo duża część z tego jest wykorzystywana na książki. I to dostają takie dopłaty od państwa. I to jest super. I u nas też liczą, że może kiedyś uda się coś takiego wprowadzić. Megu, przepraszam cię. W Polsce ludziom jak są nawet na dzieci, wiem, to część ludzi uważa, że to komunizm i darmozjady. Ty sobie wyobrażasz, że komuś mieliby książkę dofinansować? Książki. Ja wiem, ale możemy pomarzyć. Możemy pomarzyć. Obiadów dla dzieci nie chcą dofinansowywać. Inną rzeczą, o której możemy pomarzyć, i to też jest bardzo ważne, jest to, że taka ustawa mogłaby wprowadzić obowiązkowe raportowanie o nakładach i sprzedaży. Ponieważ wyobraź sobie, że my w tym momencie w Polsce nie mamy takiego ogólnopolskiego systemu, który w wiarygodny sposób monitorowałby to, ile książek się tak naprawdę sprzedaje i jakie są nakłady. Wydawca może sobie opowiadać. Po prostu byle co może zmyślać o tych nakładach, dlatego każdy zmyśla, że jego książka jest bestsellerem, bo każdy wymyśla sobie inny limit książek, od których ma bestseller. Kiedyś za dawnych czasów to na książkach było napisane, jakie są nakłady, teraz już nie ma takiego wymogu, więc nikt tego nie robi. No i mamy niby tę firmę Nielsen, która zbiera dane o sprzedaży, tylko że Nielsen nie zbiera danych ze sprzedaży z Empików, więc ona pokrywa może 40% rynku, i tej te dane są niepełne. Tymczasem bez tych danych nie da się ani opracowywać, wiecie, żadnych takich poważnych strategii, które mogłyby wspomagać czytelnictwo, ani rozmawiać o pieniądzach, jakie w ogóle mogą dotyczyć polskiego rynku książki, ani porównywać w rzetelny sposób polskiego rynku z zagranicznymi rynkami. Więc ja dopiero teraz przygotowując się do tego odcinka dowiedziałam się, że nie ma takiej bazy danych w Polsce i, i kurczę, ja się ludzie żyją na tym rynku książki. Ja bym sobie nie potrafiła poradzić bez tych cyferek. No właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz, dlatego, że to jest bardzo ważne jest dla autorów. Ponieważ jeśli autorzy nie znają nakładów, nie wiedzą od ilu nakładów jest bestseller, nie wiedzą co to jest za nakład z dobrą książką, to muszą całkowicie zaufać wydawnictwu i tak naprawdę zdobyć tą wiedzę większość osób musi, rozmawiając z innymi osobami, porównując, dostajemy rozliczenia odnośnie naszego nakładu i rozliczenia, ile się sprzedało, no ale całkowicie jesteśmy zdani na wiarę wydawnictwu i niektóre wydawnictwa są uczciwe względem autorów, ale nie wszystkie. Miałam koleżankę, która dowiedziała się, że jej książka jest porażką, i powiedziano jej to ze trzy razy, a potem okazało się, że ta porażka to jest kilkadziesiąt sprzedanych egzemplarzy. Kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy, co jest na rynku absolutnie najdalsze od porażki. I mówimy tutaj też o rynku, który przez swoją nieprzejrzystość jest niesłychanie trudny dla autorów, dla osób, które na nim są. I tak naprawdę to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że w tym łańcuchu, który tak wygląda. Najsłabszą jednostką jest autor. On najmniej wie, on bardzo często dostaje najmniej w tej rozpisce kto ile dostaje z książki i on też ma najmniejsze zabezpieczenie, co znaczy nie ma żadnego zabezpieczenia tak naprawdę. No, napisał książkę, wydawnictwo ją wydało i tyle. Jakby tutaj nie dostaje stałej pensji, musi czekać ile się sprzeda, musi wierzyć wydawnictwu. Więc to też jest bardzo ważne, że ty nie mówimy tylko o biznesach, ale też mówimy o jednostkach, tak? O tych ludziach, bez których nie ma rynku książki, no bo bez autorów rynku książki nie ma. Tak. No, ostatnią rzeczą, jaką tutaj jeszcze tak na marginesie zupełnie sobie zapisałam, to jest taki pomysł, żeby to państwo kupowało określoną część nakładu bezpośrednio u wydawnictwa, co wspomagałoby mniejszych wydawnictw. A co z nią Chodzi o to, żeby ją potem rozdystrybuowywać pomiędzy bibliotekami żeby to państwo robiło, wiesz, żeby był taki e, przykaz, że część nakładu musi być kupiona u wydawcy, bezpośrednio. Nie w księgarni, no, nie u w księgarni. Tak, tak, jest to w Norwegii właśnie. właśnie. Tak mi się Więc wydaje. wiecie, to są, to są rozwiązania, które Funkcjonują w wielu, wielu różnych innych krajach. Jednolita cena książki także funkcjonuje w większości zachodniej Europy, więc to są rozwiązania sprawdzone, ale nawet rozwiązania sprawdzone są trudne do wprowadzenia. Problem we wprowadzaniu takiej ustawy o książce, czy to wcześniej były te projekty ustawy o jednolitej cenie książki, czy jakiekolwiek inne, polegają na tym, że jest bardzo utrudniony kontakt pomiędzy ludźmi z branży. A politykami, którzy rzeczywiście mogliby nad taką ustawą pracować. Wynika to z tego, że w Polsce to całe środowisko, w które wchodzą wydawcy, dystrybutorzy, autorzy, no to oni są wszyscy skupieni wokół e, tej Polskiej Izby Książki. I to jest problem, ponieważ w Polskiej Izbie Książki siedzą różne podmioty, które tak naprawdę mają niekoniecznie spójne interesy. I ten tutaj podział środowiskowy, te problemy z dogadaniem się, z wypracowaniem jednego głosu, właśnie doprowadzają do tego, że potem oni nie mają tych propozycji, z którymi mogliby iść do polityków, żeby o nich rozmawiać. Dopiero niedawno stało się to w pewien sposób realne, i dopiero niedawno politycy stwierdzili, że okej, okay, dobra, to siadamy i e, rozmawiamy o tym, że była z ich strony. Jakakolwiek inicjatywa i chęć do tego, żeby w ogóle tym tematem się zająć. No a zajęli się dlaczego, że naprawdę zrobiło się o tym temacie w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach bardzo głośno i bardzo dobrze. No bo kiedy usłyszeliście te wszystkie postulaty, które mogłyby się w tej ustawie o książce znaleźć, to chyba sami przyznacie, że to są rzeczy sensowne, to są rzeczy, które brzmią fajnie i naprawdę poprawiłyby sytuację, która w tym momencie na rynku książki jest u nas bardzo, bardzo trudna, dlatego że w ostatnich miesiącach dynamika. Upadania małych księgarni w Polsce nabrała jeszcze bardziej rozpędu. Ludzie związani z rynkiem książki mówią, że jeżeli w ciągu następnych miesięcy nic się u nas nie zmieni, to ten kryzys jeszcze bardziej się pogłębi. Poznikają te reszteczki małych księgarni, które w Polsce jeszcze istnieją, więc tutaj działać trzeba już. To nie jest coś, co można odkładać na kolejne lata. I tutaj jest jedna rzecz, która ja rozumiem stanowi też kość niezgody i której moim zdaniem nie powinniśmy pomijać. To znaczy, podejrzewam, że większość z Was nie jest księgarzami, ani wydawcami, ani autorami, ani dystrybutorami, tylko czytelnikami. I czytelnik zadaje sobie pytanie: ile mnie ta książka będzie kosztować? Czy będzie mnie na nią stać? Czy będzie mnie na nią stać przy tym budżecie, który mam, przy rosnącej inflacji? Przy tym, że Polacy zamiast e, zarabiać coraz więcej, czy zarabiają na papierze więcej, ale wszystko drożej jest, inflacja i wiemy z nowych raportów, że Polacy biednieją. E, jak będzie z naszym dostępem do kultury, jak będzie z naszym czytelnictwem? I tutaj są głosy, które mówią, że to nie jest tak, że nagle za dotknięciem magicznej różdżki będziemy płacić mniej za książki, tytuły będą bardziej zróżnicowane i ten rynek z tego kompletnego braku regulacji przeskoczy nagle na sytuację, gdzie my, jako czytelnicy, jesteśmy usatysfakcjonowani. Przyzwyczajeni do tego systemu, a z kolei sami wydawcy dostrzegą, że prawda muszą obniżyć ceny. I jest możliwość, że przy wprowadzeniu minimalnej ceny książki te ceny książek nie spadną, że to nie będzie natychmiast, że to potrwa kilka miesięcy czy lat, że te mechanizmy powstawania małych księgarni nie będą tak oczywiste, bo cóż po jednolitej cenie książki, jeśli opłata za prąd wzrosła o 120%, tak? I to jest ten problem, na, z którym trzeba się jednak zmierzyć. Tak? To znaczy, że każde regulowanie rynku, który jest kompletnie rozregulowany. Tak, bo zaznaczmy, że w tym momencie regulacji na rynku książki nie ma absolutnie żadnych. To jest Wolna Amerykanka, to jest ten słynny. Wiecie, wolny rynek, który reguluje się sam. Reguluje się sam w ten sposób, że mamy duże molochy, które biorą większą część tortu i maleńkie księgarnie, które coraz bardziej upadają i te wydawnictwa, które nie mają pozycji negocjacyjnej do tego, żeby w ogóle jakoś... Yy wynegocjować sobie niższe y, rabaty, które muszą dawać y, wielkim księgarniom. Więc istnieje możliwość, że przez pewien czas będzie dla nas, jako dla czytelników, realnie gorzej. To znaczy, rzeczywiście zabiorą nam te rabaty, a jeszcze nie dostaniemy tych wszystkich fruktów, które mają przyjść z tej zmiany. No i to jest pytanie, które musimy sobie wszyscy zadać trochę jako czytelnicy. To znaczy, jak się możemy dostosować do tych nowych czasów, jeśli by ta ustawa weszła? Czy to, że rynek zostaje uregulowany, działa na naszą niekorzyść? Nie. No zwykle regulacje rynkowe działają na korzyść odbiorców. Właśnie ze względu które Wam tutaj wymieniliśmy. Jasne, wszyscy chcemy płacić mniej, jasne, zdaję sobie sprawę z tego, co jest moim zdaniem bardzo widoczne, że odbiorcy no, nie mają bardzo dużego zasobu na kulturę, tak? to znaczy, zwłaszcza młode osoby w Polsce mają ten zasób ograniczony. Natomiast wierzę też, że nie możemy założyć, że skoro mamy rozregulowany rynek, który pozwala na pewne mechanizmy, które są patologiczne, to nie możemy go już nigdy uregulować bo w pewnym momencie konsumpcyjnie będzie to dla nas gorsze. I wiele rzeczy mieliśmy kompletnie rozregulowanych, one zostały uregulowane w jakiś sposób i jakoś się do tego przyzwyczailiśmy. Zwróćcie uwagę, kiedyś nasz rynek, powiedzmy, dostępności seriali telewizyjnych wyglądał zupełnie inaczej, tak, produkcji. Nie mieliśmy w Polsce platform streamingowych, zakładaliśmy je na lewo, na zachodzie, oglądaliśmy to wszystko przez vpn -y. potem one weszły do nas i nagle okazało się, że jest prościej, że mamy większy zasób. Może płacimy więcej, ale mamy większy zasób tej kultury. Więc chodzi raczej mi o to, że bardzo trudno sobie stanąć i powiedzieć, ok, dobrze, żeby coś mogło się zmienić najlepsze, może przez pewien czas będzie gorzej, ale nie możemy, bojąc się tego momentu, że może być dla nas gorzej, blokować wszelkie zmiany, które mogą nas zaprowadzić do miejsca, w którym będziemy mieli więcej książek na rynku, lepiej przetłumaczonych, mniej wydawania chłamu, no i też jakby tą wizję, że będzie więcej miejsc, do których będziemy mogli przyjść i kupić tą książkę. I nie będzie to tylko nasz lokalny Empik. Tak, dokładnie, no bo właśnie większość takich negatywnych głosów, praktycznie wszystkie, z którymi ja się spotykam, wychodzące właśnie z środowiska czytelniczego, dotyczące jednolitej ceny książki, czy tam jakiejkolwiek ustawy, no to, to jest ta obawa, że będzie drożej, że już nie będę mógł kupować tyle książek, ile kupuję teraz. No dobrze, ale co jest alternatywą, bo po prostu ci ludzie się boją. Ale mam wrażenie, że w ten sposób w ogóle nie dopuszczają do siebie myśli, że alternatywą jest to, żeby nic się nie zmieniało i że wciąż trwamy w tej samej stagnacji, w której trwamy teraz, która bardzo niszczy całe środowisko książkowe, jakie mamy w Polsce. I po prostu na tym etapie my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby nie wprowadzić absolutnie żadnych zmian, bo zostawienie tej sytuacji taka, jaka jest, będzie powodowało tylko to, że będzie gorzej. Nie będzie absolutnie prowadziło do tego, że w jakikolwiek sposób ta sytuacja się poprawi. Czy znalazłaś jakiekolwiek inne głosy krytyczne, które dotyczyłyby czegoś innego niż to, że ktoś się boi, że będzie musiał więcej płacić za książki i będzie się bał, że nie będzie go stać? Bo też zwróćmy uwagę na taką jedną rzecz. Właśnie przy okazji tego tematu dużo o tym myślałam. Kwestia niskiego czytelnictwa w Polsce to nie jest kwestia tego, że ludzi nie stać na książki. Tylko, że nie mają czasu czytać, że książki są mniej dostępne, że do tego czytelnictwa się nie zachęca, przyzwyczajenie do czytania jest związane z kapitałem kulturowym itd. itd. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że ludzie nie mają pieniędzy. Bo czy, czy jest inne hobby, które tak naprawdę w pewnym wymiarze byłoby darmowe? Że nie masz darmowych kin, gdzie możesz obejrzeć filmy za darmo? Znaczy możesz oglądać filmy za darmo? Ale co w kinach? No, Nowości na przykład. Nowości nie, Za ale jest bardzo no. dużo nowych pokazów o, o to mi chodzi, że dzięki temu, że mamy biblioteki, jakiekolwiek by one nie były, zawsze, mogłyby, zawsze mogą być lepsze, to tutaj jak najbardziej się zgadzam, ale zawsze jest jakiś sposób, żeby jednak poczytać książki, nawet jeżeli nie do końca nas na nie stać. Wiadomo, tutaj problem się rozbija o to, że niekoniecznie można by było czytać to, co się chce czytać, bo w bibliotece nie ma wszystkich nowości, nie ma tyle nowości, ile ludzie by chcieli przeczytać, żeby być na bieżąco. Ale czytanie to jest takie hobby, które w Polsce dzięki bibliotekom da się w jakiś sposób uprawiać za darmo. Znaczy, ja. Uważam, że ja nie będę odkładać na bok i uważać, że te obawy finansowe nie mają znaczenia. Uważam, że mają znaczenie. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że uczestnictwo w kulturze w Polsce jednak jest dosyć drogie, jednak jest bardzo mocno uzależnione od kapitału społecznego, ale też ten kapitał społeczny jest pochodną wykształceniem kapitału finansowego, w związku z tym te rzeczy się ze sobą łączą. Więc ja nie mam tutaj problemu z tym, żeby powiedzieć, rozumiem, że ludzie się tym martwią, zwłaszcza, że Polska ma bardzo specyficzny rozkład czytelnictwa. Bardzo wiele osób nie czyta nic, ale bardzo wąska grupa czyta bardzo dużo. I właściwie to w tych czytających najbardziej uderzają te zmiany finansowe. I jakby ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć tak, prawdopodobnie przez pewien czas książki będą droższe i prawdopodobnie tak, część osób w tej pierwszym etapie może nie być stać na te książki w takiej formie, w jakiej jest ich stać teraz, ale istnieje przyszłość, w której to się może zmienić. I żeby dojść do tej przyszłości musimy przejść przez cięższy moment. Natomiast ja nie czuję potrzeby powiedzenia, że Książki kosztują mało i wszystkich na nie stać, bo widzę, że tak nie jest. Nawet jeśli one obiektywnie są tanie, to nie znaczy, że wszystkich na nie stać. Natomiast e, widziałam pewne obawy i ja się tego też boję, że ponieważ te ustawy, przynajmniej te projekty, które widziałam, mają w sobie pewne luki, na przykład książki uszkodzone mogą kosztować mniej, mogą zostać objęte rabatem, czy książki e, jakby sprzedawane instytucjom edukacyjnym czy nauczycielom, to jesteśmy w końcu w Polsce, tak? I że ludzie będą bardzo z tych luk e, korzystać. To znaczy, że m, na przykład definicja, co to, to znaczy, że książka jest zniszczona, bardzo się zmieni. Zresztą, chcę tylko powiedzieć, że ostatnio poszłam do księgarni, wzięłam pierwszą lepszą książkę z półki, podeszłam do kasy, pani i ta książka ma zniszczony róg. Wiedziałam, bardzo dobrze, będzie brabat. E, ucieszyłam się tym, że kupuję zniszczoną książkę, więc to dosyć ciekawe zjawisko. Natomiast, i rzeczywiście widziałam e, takie lęki, no i oczywiście widziałam, Tutaj musimy je przywołać, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy. Klasyczne pytanie dotyczące tego, no jak właściwie wyróżniamy te strefy rynku, które państwo bardzo ściśle kontroluje i jest tutaj, no bardzo mocno jakby ingeruje w to, jak to wygląda, a jak wydzielamy te, które reguluje wolny rynek, tak? gdzie stawiamy tą granicę, to są zwykle ci wielbiciele wolnego rynku, którzy mówią, no produkt to produkt. No ale to są takie głosy, z którym ja się niekoniecznie zgadzam, no bo tutaj już ustaliśmy na początku, że książka ma dosyć e, szczególne znaczenie. No pytanie tylko, no właśnie, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na tak kompleksowe zmiany, tak? Bo wprowadzenie każdego z tych elementów, które ty tutaj wymieniłaś, samo w sobie niewiele zmieni. Tylko bardzo kompleksowe podejście może ten rynek uczynić lepszym. I to jest mój największy problem, że ja słabo wierzę w to, że się w Polsce, tak jak ona jest teraz, i jakie jest w Polsce podejście do mechanizmów rynkowych, udałoby się wprowadzić tak kompleksowy, wielowymiarowy system. A jeśli wprowadzimy tylko jeden element, który nie zadziała, bo nie ma tej całej otoczki, która pozwala, żeby te różne elementy rynku książki ze sobą współpracowały, to będzie to argument, żeby dalej nie regulować. I Aha. to jest jedyna rzecz, o której się boję. Więc to nie jest mój zarzut wobec pomysłów, tylko raczej moje czarnowictwo dotyczące tego, jak zwykle w Polsce wychodzi pomysł, żeby coś zrobić. Plus wiesz, główny argument jest taki, że w Niemczech tak jest. A wiesz, w Polsce nie może być jak w Niemczech. Mimo, że Donald Tusk się stara, to w Polsce nie może być jak w Niemczech. To raz. I głównym argumentem za to, że nie można tego wprowadzić, jest to, że Izrael to wprowadził i oni się z tego wycofali. Więc y, na pewno musi być coś nie tak. Tymczasem, jeżeli się sobie doczytacie, ponieważ to jest argument, który się bardzo często pojawia, dlaczego w Izraelu zrezygnowano z jednolitej ceny książki, dowiecie się, że była to decyzja czysto polityczna. To znaczy, nowa e, pani premier do spraw kultury, która tam odpowiadała za przedłużenie tej jednolitej ceny książki i, i że w ogóle tam różne regulacje dotyczące rynku książki miały zacząć obowiązywać jeszcze szerzej, że miano bardziej się starać uregulować ten rynek. Ona e, zamówiła badania, które miały jej pokazać, czy dotychczasowo ta ustawa działała, i te badania jednoznacznie wykazały, że tak, super, ta ustawa działała super, poczyniła same dobre rzeczy dla rynku, więc e, jak najbardziej wszyscy rekomendują, Rekomendowali, żeby ją przedłużyć, a ona tego nie zrobiła. Z powodów totalnie politycznych, które absolutnie nie wynikały z tego, czego rynek potrzebował, czy co tam się na rynku zadziało, więc widziałam wywiad z jakimś izraelskim pisarzem, który mówił, i to był wywiad sprzed paru lat, i on wtedy mówił, że w całym Izraelu jest 10 niezależnych księgarni, bo reszta to wyłącznie są jakieś ich odpowiedniki właśnie empików czy innych takich e, molochów. Jeszcze dwa kraje zrezygnowały z jednej tej ceny książki. Jeden to taki mniejszy, przykład Słowenia, zrezygnowała w czasie pandemii. Ale to była kwestia pandemii, no i chyba kwestia dostępności w ogóle tego, że trzeba było sprzedać te książki, a ludzie nie chodzili do księgarni. Bo chciałabym wam powiedzieć, ja wydałam książkę w pandemii, jak ludzie nie chodzą do księgarni stacjonarnych, to jest dramat y, dla osoby, która napisała książkę, bo bardzo dużo osób kupuje książkę, którą zobaczy na żywo. czy znaczy, po prostu przychodzi obok regału i ją znajduje. Więc to nie jest tak, że taką książkę znajdziesz po prostu w internecie, bo w internecie musisz szukać tytułu, tak? A w księgarni możesz natknąć się na tytuł. Tak, to jest podstawowa różnica pomiędzy kupowaniem przez internet, a kupowaniem w księgarni stacjonarnej, że w internecie szukasz konkretnej rzeczy, a w księgarni stacjonarnej może ci się coś rzucić w oczy. I właśnie to, że jakiś książek się nie wystawia na wystawkach, że są one niedostępne albo specjalnie nie wystawiane, bo za mało zapłaciły, jest wielką tragedią tego rynku książki, że przez to ludzie się o nich nie mają szansy nawet dowiedzieć. I dlatego powinno się walczyć o te małe księgarnie. I tego się nie da nadrobić kampanią promocyjną w internecie, bo w internecie nie dotrzesz do ludzi, którzy nie słyszeli o tobie, nie słyszeli o twoim wydawnictwie ale zobaczyła okładka, która im się spodobała. Wiecie, te książki, które leżą przy kasach w Empiku, bardzo wiele osób je kupuje, bo one tam są, bo, bo je zobaczyli, bo czekali, aż zostanie obsłużona osoba przed nimi ją kupili. Dużo osób chodzi, żeby kupić książkę na prezent. Nie ma pojęcia, jaką książkę, tak? Więc to jest ważne, ja to przeżyłam na własnej skórze. Drugim krajem, który zrezygnował z jednej tej ceny książki już dawno, to jest Wielka Brytania. I tam bardzo wyraźnie widać, jak to drastycznie zmieniło rynek książki, no, czyniąc absolutnym monopolistą Amazon. Tak, tam połowa rynku należy do Amazonu. W Wielkiej Brytanii tylko jedynie od 5 do 10% książek sprzedaje się w księgarniach niezależnych. No i teraz, słuchajcie, to jest też kolejne zagrożenie, tak? No bo Amazon jest olbrzymią spółką, to jest książek, jest tylko jakąś częścią działalności. I zawierzanie tak olbrzymiej części rynku obrotu kulturą narodową, no bo przecież książki są jednak częścią kultury narodowej, w zagranicznej firmie. Która może się w każdej chwili wycofać, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla wszystkich. I oczywiście myślisz sobie, nie, no, Amazon się nie wycofa w Wielkiej Brytanii. Wszystko jest w porządku, póki wszystko jest w porządku. A potem na przykład próbujesz w jakiś sposób ograniczyć możliwości Amazona. Wymusić na Amazonie, żeby lepiej traktował pracowników. Wymusić na nim pewne proekologiczne praktyki. Wymusić na nim cokolwiek jako państwo i się okazuje, że nie możesz, bo korporacja już jest tak duża i ma taką władzę, że państwo nagle ma słabszą władzę niż korporacja. Dlatego właśnie oligopole i monopole są tak niebezpieczne dla nas wszystkich, bo w pewnym momencie ten balans siły pomiędzy instytucjami państwowymi, pomiędzy prawem, a pomiędzy wielkimi firmami. Przechyla się na część wielkich firm i się okazuje, że nic nie możemy zrobić i uregulować, bo zostajemy z niczym. I niestety Amazon jest właśnie jedną z takich firm, która dzięki temu, że ma swoje centra dystrybucyjne w różnych krajach, między innymi w Polsce, wygląda to tak, że bardzo ciężko jest obrać jakąś dobrze zwiastującą pozycję negocjacyjną w rozmowach z nimi i bardzo ciężko jest w jakikolwiek wpłynąć na to, jak te firmy w różnych mniejszych krajach funkcjonują. Kasia, czy my powiedziałyśmy w ogóle cokolwiek kontrowersyjnego w tym odcinku, także miałyśmy powód, żeby się czegoś bać? Nie wiem, czego się bałam. Chyba się boję tego, powiem ci, jaki jest problem, tak? I to jest problem, który chyba ja odczuwam bardziej niż ty, ale ty też może odczuwasz, że ten rynek jest jednocześnie tak duży i tak mały, że my znamy ludzi, którzy uważają, że bez jednolitej ceny książki nie podchodź, ale ja też znam ludzi, którzy nie uważają, żeby to było dobre rozwiązanie. I mam takie jakieś poczucie, że. Jest bardzo dużo emocji wokół tego, ale uda nam się chyba nie popaść w żadną emocję tutaj. Byliśmy niesłychanie rzetelne i nie wiem, czego się bałyśmy. Magu, czego się bałaś? Ogromu tematu, bo to jednak jest y, trudny temat, żeby dowiedzieć się, dlaczego niektórzy ludzie mówią takie rzeczy, jakie mówią, i dlaczego tak wszyscy się boją tej jednolitej ceny książki. No, to trzeba było sięgnąć do wielu materiałów, żeby dowiedzieć się, jak to było wcześniej i dlaczego tutaj y, niektóre. Wrażenia i niektóre sentymenty z poprzednich lat dotyczące poprzednich ustaw wciąż w ogólnym obiegu funkcjonują, głównie dlatego, że tak się wszyscy zafiksowali na tym haśle jednolita cena książki, że w ogóle nie myślą o tym, że potrzebujemy tutaj kompleksowej reformy całego rynku książkowego i dlaczego ta ustawa po prostu o książce, dająca książce jako przedmiotowi specjalne znaczenie w rozmowach o polskiej kulturze, jest taka potrzebna. Tak, więc wydaje mi się, że Naszym ogólnym wnioskiem jest to, że po pierwsze bardzo uważnie patrzeć na pracę nad tą ustawą, jeśli się zaczną, jak one będą wyglądały, i też zwracać uwagę, kto się za tym opowiada, kto przeciwko. Mam nadzieję, że nasz podcast pozwoli Wam też ustawić się to wobec tego tematu, że będziecie lepiej poinformowani, chociażby w dyskusjach w internecie, chociażby, żeby odeprzeć takie proste hasła, które pod adresem tej propozycji płyną. No i też, żeby zdać sobie sprawę, że w istocie wszystkie te rzeczy, nawet jeśli mogą Wam się wydać. Przerażające, bo przez pewien czas będziecie musieli zapłacić więcej za książkę, czy to będzie 12, czy 6 miesięcy, to żebyście zdali sobie sprawę, że to wszystko jest tak naprawdę robione w ostatecznym rozrachunku, z myślą o czytelniku. Znaczy, żeby ten rynek był jak najlepszy i dla wszystkich osób, które na nim pracują, a też, żeby oferował czytelnikowi najlepszy możliwy produkt. No i słuchajcie, państwo nie robi bardzo wiele rzeczy z myślą o konkretnych konsumentach, a tymczasem wygląda na to, że my jako czytelnicy zostaniemy objęci na no, taką specjalną uwagą, żebyśmy dostawali jak najlepsze, Rzeczy, jak najlepsze produkty, i żeby ludzie, którzy dla nas pracują, to jest bardzo ważne pracowali w jak najlepszych możliwych warunkach i byli za to dobrze wynagradzani. Bo, mm, słuchajcie, pisanie książek jest bardzo miłe, ale fakt, że w Polsce niemal, bo nie wszyscy niemal każdy pisarz musi mieć drugi dodatkowy zawód jest sytuacją odrobinę patologiczną. Tak, ale niekoniecznie charakterystyczną tylko dla naszego rynku może kiedyś o tym porozmawiamy za granicą niestety również jest pod tym względem podobnie. Więc e, mamy nadzieję, że będzie za co trzymać kciuki, że ta ustawa wejdzie w życie w pewnym momencie. Teraz dopiero jest to wszystko w powijakach, to są na razie propozycje, to są pierwsze rozmowy, więc kibicujcie jej, bo dzięki temu kibicujecie całemu polskiemu rynkowi książki. I mamy nadzieję, że ten temat tych patologii, tego raka, który toczy nasze księgarnie i nasz rodzimy rynek, będziemy mogły rozszerzyć wtedy, kiedy. Wejdą kolejne informacje na temat Legimi i uda nam się to podsumować w jakimś kolejnym odcinku. Na razie dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że odcinek był ciekawy i czegoś nowego się w nim dowiedzieliście. A my zapraszamy Was na następny i usłyszymy się za dwa tygodnie. Miejmy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa.